moi drodzy, witam was w poniedziałkowy Halloween. My teraz wracamy z Lilą od okulisty. W ogóle ostatnio byłam z nią w tamtym tygodniu w środę u dentysty i nawet zapomniałam wam cokolwiek o tym wspomnieć, ale tak naprawdę nic się nie działo, bo miała robioną tylko fluoryzację i czyszczenie zębów. Za pół roku kontrola, więc spoko. Nawet nie musiałyśmy płacić za kontrol, bo tam jest do pół roku za darmo, a myśmy było ostatnio w czerwcu, tak, więc pół roku nie minęło. No i dzisiaj okulisty, okej, dobrze widzi w okularach, ale okulary dalej musi nosić. No ja widzę, że musi nosić, bo jak bez okularów Lila czyta, to strasznie blisko przykłada, więc no niestety. Remik tam jest z nami. I co? Dzisiaj troszeczkę rano posprzątałyśmy z Lilą. Położyłam taki obróz na Halloween. Lila jeszcze sobie duszki będzie przyklejała. Jak wrócimy do domu na szybę, to później wam pokażemy. Nie Lila, Lila tam jest z tyłu. Lila też nagrywa filmik dzisiaj na swój kanał. No i plan jest później taki, że jedziemy do mojej siostry. Tak. I ona tam z Lilą i z Remikiem ma chodzić... no i zbierać cukierki. Także zobaczymy. Ona też ma na pewno jakieś fajne ozdoby halloweenowe w domu, więc wam pokażę. I oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę i nowe osoby zachęcam do subskrypcji, także zostańcie z nami. Hej, my już jesteśmy w domu od jakiegoś czasu. Jedziemy teraz obiad. Ta dzika jeszcze nie ma w domu. Musiałam się położyć, bo mega mnie boli głowa i już jestem zmęczona. Godzinie 14 przez moje dzieci. Musiałam wziąć Remika do okulisty. Tak się zachowywał na poczekalni, bo ogólnie okuliski był dość grzeczny. Chciał wyjść, ale przytrzymałam drzwi i jeszcze tak w miarę nawet był. Ale jak poszliśmy do rejestracji, żeby zapisać ile, to uciekał mi. Oczywiście musiałam go trzymać na siłę za rękę. Dar się po prostu... Cyrki takie, to samo w Lidlu, nawet pani ekspedientka zwróciła uwagę, co mu jest, że ma taki humorek, ale no nie radzimy sobie z nim ostatnio, z Tadeuszem. Jest tak niegrzeczny, że jeszcze nigdy tak nie było. Jestem wykończona. Wykończona jestem. No i co? Muszę się troszeczkę zregenerować. Powiem wam, nie mam nawet jak pokazać obrusa. Tego, który sobie... założyłam jako ozdobę halloweenową na stół, bo ja rano posprzątałam, wszystko sobie ładnie poukładałam na tym stole, a w tej chwili jest tam tyle rzeczy, książki, zabawki, picie, wszystko, że brak mi słów po prostu, brak mi już słów do tych moich dzieciaków. Także zamykam oczy, nie patrzę na to, jeżeli mi się uda, to później spróbuję wam coś nagrać, wiecie, ja mam duże chęci, ale nie mam możliwości. Tak samo jakbyśmy w tej Silesii ostatnio. Kupiłam sobie dwa sweterki, których wam jeszcze nie pokazałam, ale w jednym już chodziłam wczoraj. Jest w praniu, wisi już wyprany. I chciałam coś dla was nagrać w tej Silesii, ale się nie dało. Po prostu przy moich dzieciach się nie dało. No, także wesoło mam, jak widzicie. I ogólnie myślę, żeby sobie jechać gdzieś, już patrzyłam do Wisły albo do Ustronia na dwa dni. Tylko nie wiem, czy jechać sama, czy jechać z Tadeuszem. Wiadomo, że wolałabym jechać z nim, ale z drugiej strony bardziej sobie odpocznę, jak będę sama. No i jest problem z Remikiem, bo on przebudza się w nocy. I albo mnie woła, albo sprawdza, czy jestem, dotyka moich włosów, więc boję się zostawić go na noc z siostrą, czy z moją mamą. Boję się, że miałby potem problem. Ale to jeszcze zapytam się dzisiaj siostry, co ona o tym myśli, jak u niej będę i zobaczymy. Patrz, jaka pokiereszowana, patrz. Jak cię nasze sąsiadki zobaczą, to patrz. Ja nie wiem. A ten patrz mały? Na mnie. Mały śpi. Mały jest przebrany za Pikachu. Pikachu. Oh, yes.
Mówię, poczekaj. Trick or treat. Trick. Trick. Pokaż, gdzie masz ozdoby halloweenowe? Jak to? Coś... I tam na stacji. Zapal, no. To popatrzymy. Ciebie to poniosła wyobraźnia. A tu są. Tu są jakieś straszydła. To bym musiała z drugiej strony zobaczyć. Tu są jakieś straszydła. Z takie coś, aha. I tu jest takie coś. A tu jest takie coś. No fajne. Czekaj. Trzymaj telefon. Sąsiedzi zobaczą. To pójdą. W którą stronę idziemy? Lewo czy w prawo? W prawo. Tam. W lewo to tam nie ma nic. Dziecko moje. Tak. I am ready. Idę się pochować. Ja pochowałam Ariel i tak dalej. Już się boję twojej wyobraźni, Liliana. O, już, moment! Tylko jakieś czarownice się tu powiedzieli. Aniołek i pająki. Kwasz aniołka. To jest wersja dla ciebie, a to dla nas. Idziemy. Wersja dla babci, wersja dla nas. Remik, babci na Halloween. Remik, musisz nam oświetlać drogę. Dobra, idziemy. Pokaż się. Jak oczy się świecą. Idziemy. Mam koszyczek. Jakie ładne dynie. Wow. Mogłam się napić. Żebyś miała odwagę. To może my się do tej paczki się przypniemy, może? Co tu idą? My już jesteśmy w domu. Jest za 15:08. Było fajnie, nie Lila? Jeszcze makijażu nie zmyłam. Mik! Lila teraz zjada ogórki. No i w sumie uzbieraliśmy... Bardzo dużo. Całe wiaderko, nie? Prawie, prawie. Całe... No prawie, prawie. Ale to wiaderko jest takie... Ale to wiaderko jest takie duże. No nie, bo teraz co dostałaś to zdanie Mercy, to już ci się nie zmieściło do wiaderka. No, to no. Bardzo dużo. No to mówię, pełne wiaderko. Zaraz wam pokażę. Takie grube wiaderko, strasznie. No, a jutro jeszcze dogram tutaj te ogróz taki. Albo wam pokażę teraz. Zobaczymy, mam pełno rzeczy na stole, oczywiście zabawek. Pokaż swoje tatuaże. Lila była przebrana za czarownicę w dynie. Ale później się zmieniła na czarownicę. Jak to było? Czarownicę, ale na Hermionę. I ogólnie bardzo dużo dzieci zbierało, nie? No była taka fajna dziewczynka, nie miała z starego ptera, którą chciałam. I była na mnie za mała i fajna miała rzeczy ze starego ptera. I miała kotka, to był wyglądał jak Garfield, gdzie się nazywał Pieram Małego Głaska. Później się nazywał Garfield. Nic nie rozumiem, co ty mówisz. No też nie. Tu mamy w sumie wiaderko w wiaderku, ale takie całe wiaderko nazbierali. Tu jest troszkę i tu jest reszta. I jeszcze do tego była czekolada Mercy. Także sporo tych cukierków. Fajnie, udał się Halloween.